góry. Zrobiona do góry. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontyfem Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzeben. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wiary, nadziei i miłości dla nas wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Szybciej, bracia, bo zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie. Bóg wybrał Maryję na matkę swego Syna. Wpisując się w ducha tego wyboru, Episkopat Polski na czele z prymasem Stefanem kardynałem Wyszyńskim w jasnogórskich ślubach narodu oddał wszystkich Polaków Maryi. Biskupi wspólnie z wiernymi rolami wielka Boga człowieka na mnie, ale rodzice stajemy znów przed Tobą pełni tych samych uczuć miłości, jedności i miłości. Gdzie jest etyka? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
ustach i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętym. O mój Jezu, przebacz mi nasze grzechy. Zachowaj nas ugodnie. Wszystkie dusze do nieba i do Boga, szczególnie tych, którzy najbardziej
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Coś karmiło święte zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie. Niech brak żywności nas nie zabija, broń Syna.
Zostańcie tutaj. Chcąc uniknąć błędu bezduszności mieszkańców betlejemskiej gospody wobec mającej porodzić Zbawiciela Maryi, biskupi polscy wraz z wiernymi wołali: składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodzinę nasz, świątynię, domus, zagony, warsztaty pracy, kółki, młody, pióra, wszystkie wysiłki, myśli nasze, pragnienia serc i wolę Bogu. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, że nie mamy takiego zbawicielu i uchwały. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś między niewiastami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panno Najświętsza, niech
proszę mi zrobić zdjęcie. I know.
cały i lud Twój wierny. Panie Maryjo, dziś polecamy, niechaj nas zbawi od miłosierdzia, którego przez swe serce błagamy, którego przez swe serce błagamy, w jedną rodzinę połącz nas w niebie, w wiecznej świątyni. Thank you.
Chrystusa i błogosławiony owoc przychodawstwo Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Właśnie.
jak była na początku, jest zawsze i na wieki wieków. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, modlimy się o witamy i będę tak skończyć się przyjmowali Panie. Amen.
Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Pragnę w pierwszym rzędzie powitać Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Henryka Hozera, który dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest z nami, był z nami w procesji i będzie przewodniczył Eucharystii i wygłosi do nas okolicznościowe słowo. Pragnę serdecznie powitać księdza naszego przyjaciela i sąsiada. Mówię tak, ponieważ on tak też on zawsze mówi wszędzie, więc sobie też tak pozwalam, księdza prałata, proboszcza katedry świętego Jana Chrzciciela, Bogdana Bartoka. Witam serdecznie księdza dziekana Roberta Strzelecznego, księdza wicedziekana Zygmunta Bartychowskiego. Witam ojców franciszkanów, ojców dominikanów. Witam również moich współbraci z innej parafii, z parafii świętego Szczepana, ojca Wiesława Kulisza, moich współbraci, którzy robią ze mną tutaj, pracują w tej parafii. Serdecznie witam i witam również licznie zgromadzone siostry zakonne, które również dołączyły do naszej procesji. Za co bardzo dziękuję. Pragnę też powitać przedstawicieli akcji katolickiej w archidiecezji warszawskiej z panią Elżbietą Olejnik, swoją prezes, naczelnik, członkami zarządu. Pragnę powitać przedstawicieli Fundacji Chrystiani. Witam serdecznie rycerzy Jana Pawła II, Bractwo Dobrej Śmierci, młodych dorosłych, którzy gromadzą się przy naszej świątyni. I witam też archidiecezjalny kantores Udores, który był z nami podczas procesji i już go usłyszeliśmy, będziemy go słuchać podczas tej przyświętej mszy. Zaprasza nas na swój koncert. O czym jeszcze przypomnę. Serdecznie wszystkich witam. Msza święta będzie odprawiona w zastępujących intencjach. Jeden z kapłanów, jak zawsze w sobotę o tej porze, intencji podziękowań i prośby Matce Bożej Łaskawej, a przez jej niewolne serce kierujemy do jego serca Pana Jezusa. Drugi o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Łaskawej dla Danuty. Trzeci o Boże miłosierdzie i opiekę Matki Bożej Łaskawej dla Hanny. Kończę te moje słowa powitania. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam, a księdza arcybiskupa proszę o przewodniczenie naszej Eucharystii i wygłoszenie dla nas słowa. Bracia i siostry, stoimy u stóp Najświętszej Marii Panny Łaskawej, patronki naszego miasta Warszawy. Jest to bardzo ważny moment w trwaniu roku liturgicznego tutaj w Warszawie, żebyśmy byli przy niej i z nią, tak jak jej towarzyszyliśmy w tej procesji wzdłuż murów Starego Miasta i poprzez jego ulice. Zwracamy się do niej właśnie jako Panny Łaskawej, która jest innym wyrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Zwracamy się do niej, żeby wsparła nas w dążeniu do Królestwa jej Syna i żebyśmy tego Królestwa byli godni, żebyśmy jednocześnie byli przez nią obronieni przed tym wszystkim, co na nas czyha. I dlatego zwracając się do niej i wszystkich aniołów i świętych aniołów, których jest Królową, mówmy razem z głębi serca. Spowiadam się. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
współdziałała z nim w dziele odkupienia ludzi, sprawa by nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Apostoła do Rzymian. Bracia,
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakumulowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymają obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niej: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stąpi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, w których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stąpie wodą. I napełnili je aż po brzegu. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znak uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego, Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Thank you.
pewną wizję. Wizję, która ukazuje nam coś niezwykle ważnego. A mianowicie ukazuje nam horyzont, ostateczny horyzont naszego życia. To jest właśnie ta Jeruzalem niebieska. Jeruzalem niebieska, która obiecuje nam coś niesłychanego, nieznanego nam na co dzień. A mianowicie oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi. I będą oni Jego ludem, On będzie Bogiem z nimi. Tutaj ważne. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu jak dotąd nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł, siedząc na tronie, oto wszystko czynię nowe. To jest ostateczny cel naszego życia. Tam mamy zmierzać, do tej niebieskiej Jeruzalemy, którą też personifikuje i uosabia Najświętsza Maria Panna, ukazana w tej samej Apokalipsie świętego Jana, jako ten wielki znak na niebie, który jest niewiastą obleczoną w słońce, gwiazdy wokół jej głowy i korona i księżyc pod jej stopami. Ale naprzeciwko jest smok, który na nią czyha, a ponieważ nie może jej dosięgnąć, czyha na jej dzieci. I przy takiej konfrontacji jesteśmy za słabi, dlatego że słyszeliśmy również to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła mówiący, że z natury rzeczy mamy w sobie geny letalne, czyli śmiercionośne. To jest grzech prowadzący do śmierci. Więc z jednej strony pełnia życia, z drugiej strony wizja śmierci. Jesteśmy zbyt słabi, żeby z tych uwarunkowań się wydostać. Stąd zwracamy się do niej i do Boga Miłosiernego, żeby nas uleczył, żeby nas podtrzymał, żeby nas prowadził i prowadził do Niego. To wielkie święto, uroczystość Najświętszej Marii Panny Łaskawej jest tak głęboko wpisane w historię naszej stolicy, tak głęboko zakorzenione w tych wydarzeniach, jakie nam towarzyszą od wieków. Nie wolno zapominać, że jest tu z nami w tym obrazie nadzwyczajnym od XVII wieku i dzieliła z nami nasz trudny los. Potop szwedzki, który Warszawę zrujnował, i następnie rozpad I Rzeczpospolitej, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie. Ona we wszystkich tych powstaniach uczestniczyła i stanowiły te powstania etapy jej obecności wśród nas. Najpierw w kościele Pijarów na ulicy Długiej, gdzie dzisiaj jest katedra polowa, później tutaj w tym kościele pojezuickim, ale w czasie okupacji niemieckiej jej obraz był przechowywany, gdzie w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Dzisiaj mamy dodatkowe rocznice, o której mówił ksiądz proboszcz, mianowicie stulecie odzyskania niepodległości.
i stulecie powrotu ojców jezuitów właśnie do tego dawniej zwanego po jezuickim kościele, a teraz już w pełni jezuickim. Oni są kustoszami obecności Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, której rolę musimy umieć odczytać. Rolę nie tylko jakąś abstrakcyjną, ale jej rolę, jaką odgrywa w stosunku do każdego z nas. Jest to rola Matki. Matki Łaskawej, bo nazwanie ją łaskawą oznacza jednocześnie życzliwość, dobroć, oznacza wielką hojność, oznacza umiejętność przebaczenia, czy też skłonienia nas do tego, byśmy przebaczali sobie wzajemnie, żeby Bóg nam przebaczył. To wszystko jest zawarte w tytule Matki Bożej Łaskawej. I ona przecież ma jako znak rozpoznawczy te złamane strzały. Dawniej mówiono, że to są strzały sprawiedliwości Bożej, które ona łamie, proponując nam miłosierdzie. Ale nie jest to adekwatna interpretacja, dlatego że miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości. Dlaczego nie znosi? Dlatego, że niesprawiedliwość zawsze oznacza krzywdę. Brak sprawiedliwości jest utwierdzeniem krzywdy kogoś, albo krzywdy człowieka, albo też oznacza obrazę Boga samego. I stąd, żeby te krzywdy przestały istnieć, musi ktoś nasze długi spłacać. Ona spłaca, Jezus Chrystus swoimi zasługami spłacają święci, zwłaszcza męczennicy. Na tym polega mechanizm odpustów. Właśnie nam są przydzielone zasługi, których my nie mamy. I w ten sposób ten bilans krzywd i jednocześnie naprawy się zrównoważa. I gdy tu przychodzimy, to przychodzimy przecież nie po to, żeby się chwalić, jacy jesteśmy silni i mocni, tylko okazać jej to, co nas boli, to, co nas nęka, jak nęka nas ten właśnie odwieczny wróg, nieprzyjaciel, który właśnie on te strzały w kierunku nas wypuszcza. A Matka Boża je łapie. Żeby się uzbroić przeciwko działaniu złego ducha, który na nią też czeka, ale nie może jej pożreć, a nas może. Właśnie jej rola tutaj jest niesłychanie ważna. I dlatego nie mogę nie wspomnieć o cudzie nad Wisłą, bo przez lata mojej posługi w diecezji warszawsko-praskiej byłem kustoszem tych miejsc walki o wolność Polski, o jej niepodległość, w obronie Warszawy, gdzie właśnie ona, Matka Boża Łaskawa, ukazała się na tle Warszawy nad polskimi wojskami i od niej odbijały się pociski wystrzeliwane przez Armię Czerwoną. To właśnie dzięki księdzu Bartnikowi, który tutaj żył i umarł, wiemy, jakie były szczegóły, co zeznawali jeńcy sowieccy, co zeznawali ranni ze strony właśnie Armii Czerwonej, że oni widzieli tę postać Matki Bożej, która w tej chwili jeszcze nabrała jednego tytułu Matki Bożej Zwycięstwa, bo właśnie jej potęga powoduje, że te strzały nieprzyjaciela stają się nieszkodliwe. Jeszcze jeden ważny element się tutaj znajduje. Nie tylko fakt, że Matka Boża w sercu Warszawy jest tutaj, my do niej przychodzimy z wszystkimi potrzebami, które ona widzi jeszcze wcześniej, niż myśmy je spostrzegli. Jak to było właśnie w Kanie Galilejskiej. Ona pierwsza spostrzega potrzeby tych weselników. Tu przychodzimy do niej
żeby rzeczywiście zyskać jej łaskawość, żeby zyskać jej pomoc, żeby zyskać tę łaskę prowadzenia nas do swojego Syna. Bo tam, gdzie jest Maryja, tam jest jej Syn. Oni są nierozłączni. Oni działają razem. I dlatego tak dobrze się uciec do jej opieki, ponieważ prowadzi nas właściwą drogą. W tym miejscu, w sercu Warszawy, ona działa. A przecież uświadamiamy sobie, że wszystkie problemy, jakie tu przeżywamy w Warszawie, mają przełożenie na cały kraj. Co więcej, sięgają poza granice naszego kraju. W tym miejscu puryfikacji, oczyszczenia otrzymujemy coś niebywałego, jaką jest właśnie łaska Matki Bożej łaskawej. I odwołując się do wizji Ezechiela, powiem, że to miejsce, ten kościół, gdzie jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jednocześnie jest całodzienna spowiedź, przypomina najpierw tę wodę ożywczą, która wypłynęła spod progu świątyni jerozolimskiej, kierowała się na wschód, przemieniała pustynię w raj, ogród rajski, aż morze martwe, morze pełne ryb. A więc ożywione. To jest pierwszy przykład działania Najświętszej Maryi Panny z tego miejsca. Drugi taki obraz, który można tutaj przywołać, że tu jest studnia miłosierdzia. Studnia Jakubowa, przy której siedział Pan Jezus i mówił Samarytance, że jej da wody żywej, ożywiającej. Nigdy nie będzie pragnąć. Tu jest ta studnia. Tu trzeba przychodzić, żeby napić się tej wody ze studni Jakubowej. Wreszcie trzeci obraz, który czytaliśmy przed chwilą, to był obraz Kany Galilejskiej, wesela w Kanie Galilejskiej. W litanii loretańskiej, którą czytaliśmy w czasie procesji, wymienialiśmy jeszcze również wyzwanie, przyczyna naszej radości. Ona rzeczywiście przemienia nas, ludzi smutnych, którzy tu przychodzimy, w ludzi radosnych, pełnych nadziei, nowych mocy i oddanych Synowi Bożemu, który dla nas na jej prośbę dokonuje cudów. Mówiłem, że ta woda wypływała na wschód. Jest taki bardzo ważny element pochodzący z objawień fatimskich. Matka Boża zawsze przychodziła ze wschodu i oddalała się na wschód. A przecież w hymnie Zachariasza śpiewamy z wysoka wschodzące słońce. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. A więc ona przychodzi posłana przez Chrystusa i odchodzi do Niego w każdej chwili, w każdym momencie. I jeszcze więcej powiem. Teologia średniowiecznej katedry była tak skonstruowana, że prezbiterium kościoła, apsyda było od strony wschodu. Poranne słońce wpadało przez witraże i oświecało rozetę, która jest nad wejściem. A ta rozeta była symbolem świata pogańskiego, zachodu, które to światło miało przeniknąć, które to światło ze wschodu miało rozświetlić. Ta teologia się tutaj też sprawdza. I dlatego, gdy tu przychodzimy, wiedzmy, że to jest miejsce zupełnie wyjątkowe. To jest skarbiec narodowy, w którym się znajdujemy. Tego nie sposób zamienić na cokolwiek innego. Ona jest wierna. Od XVII wieku tutaj czuwa nad nami. I przecież ta procesja do wałów, do murów Starego Miasta przypomina tę procesję, którą tutaj wyprowadzono w czasie Sarasa.
I właśnie ona tę zarazę zakończyła. Gdy śpiewamy suplikacje od powietrza, głodu, ognia i wojny, to właśnie mówimy o zarazie, zaraźliwe powietrze, tego się boimy. A dzisiaj jest też zaraza atmosfery społecznej, zaraza swego rodzaju duchowa, która powoduje, że nie mamy czasami czym oddychać, gdy mnożą się akty nienawiści, niechęci, oskarżeń niekończących się, a nie ma pozytywnego spojrzenia na człowieka, na jego dobre wysiłki, na jego dobre zamiary, tylko wszystko trzeba sprowadzić do parteru, jeżeli nie do rynsztoka. A zatem prośmy Matkę Bożą, by pozostać jej wiernymi, by z nią zacząć każdy dzień, by nas prowadziła na drogach prowadzących do swojego Syna i do tego ostatecznego celu, gdzie jestem przekonany, wszyscy się spotkamy i będziemy Boga chwalić na wieki. Amen. Pana prezydenta, nowy rząd, a także członków opozycji,
Niech Twój Święty Duch, którego przyzywał święty Jan Paweł II, uczy nas rezygnować z siebie na rzecz dobra wspólnego i nas, i niech nas czyni jednym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Pragniemy ratować życie i pomagać w trudnościach. Wejrzyj Ojcze na lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy i wszystkich ludzi pracujących z chorymi i cierpiącymi, by ich działania przyczyniały się zawsze do ratowania życia fizycznego, psychicznego i duchowego. Prosimy także, aby cała Polska stała na straży poczętego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pragniemy kochać i być kochani. Wejrzyj, Ojcze, na małżeństwa, narzeczeństwa, zakochanych, a także na osoby samotne, poszukujące wyjątkowego dla siebie człowieka, by potrafili żyć dla miłości, miłością się dzielić i w miłości nieustannie wzrastać. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pragniemy modlić się za tych, których kochamy. Wejdź, Ojcze, na naszych bliskich, by modlitwa za nich była tą siłą, która w połączeniu z wiarą wyprosi im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pragniemy się modlić za intencje tej mszy świętej. W intencji próśb i podziękowań Matce Bożej Łaskawej, o Boże miłosierdzie i opiekę Matki Bożej Łaskawej dla Donaty, o Boże miłosierdzie i opiekę Matki Bożej Łaskawej dla Hanny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pragniemy wziąć Maryję do siebie. Najlepszy Ojcze, niech Duch Święty, którego oczekujemy dzisiaj w tym sanktuarium razem z Maryją, tłumaczy nam znaczenie Matki Bożej w historii naszego zbawienia i pomoże nam oddawać należną cześć Matce Bożej, łaskawej, patronce Warszawy i strażniczce Polski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Drogi Ojcze, posyłaj nieustannie Ducha Świętego, by wiara, nadzieja i miłość dzieci Bożych osiągały w nas swoją pełnię i nie pozwól ani na chwilę zapomnieć, że jesteś bliżej naszego serca niż my sami. Prosimy o to wszystko przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
Boże, przyjmij dary złożone jako teraz przebłagania i chwały i mocą Ducha Świętego przemień je w sakrament odkupienia. Niech ofiara oraz ustanowienia Chrystusa, pośrednika, jedna nas z Tobą, za wstawiennicę Najświętszej Maryi Panny, stanie się dla nas źródłem łaski i wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Thank you.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, obecnym wśród nas biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pamiętaj o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronkami i patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmocny, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się
gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego pocztę. Amen. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia święta będzie udzielona w ostatnim ołtarzach, pod chórem oraz po prawej stronie w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Thank you.
nas, Ojcze, pokrzepieni zbawiennym pokarmem, pokornie Cię prosimy, abyśmy przez działanie Najświętszego Sakramentu i przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy ściślej zjednoczyli się z Chrystusem pośrednikiem i coraz wierniej współdziałali z dziełem odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nasza uroczystość powoli dobiega końca. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować arcybiskupowi Janekowi za przybycie, za słowo, za Eucharystię. Dziękuję tym wszystkim, którym już podziękowałem, ale chcę też skierować słowa podziękowania do tych, którzy jeszcze ich nie usłyszeli. Dziękuję bratu Rafałowi i jego przyjaciołom za wypełnianie procesji, panu Jackowi i wszystkim innym, naszym najmłodszym współbraciom, klerykom z kolegą Bobolami i Zanowieckim. Dziękuję Urowi jeszcze raz służbie liturgicznej i po prostu wszystkim, którzy przyczynili się tak pięknej uroczystości. Chciałbym na koniec, bo zanim ksiądz arcybiskup udzieli nam błogosławieństwa uroczystego, poprosiłem, aby w naszym imieniu Muzeum Warszawy dokonał aktu oddania naszego miasta, naszej stolicy, Matce Bożej Łaskawej, za chwilę to nastąpi. Natomiast chciałbym tak poinformować, że z okazji tej setnej rocznicy naszego powrotu, po chyba 140 latach nieobecności i setnej rocznicy przejęcia opieki nad tym cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, ukazał się taki albumik takiego formatu, w którym znajdują się wszystkie takie najważniejsze informacje dotyczące tego obrazu, tego sanktuarium i nas, jezuitów, wszystkich zainteresowanych, zapraszam do zakrystii. Może nie będzie to możliwe podczas koncertu, który za chwilę po mszy świętej się rozpocznie, ale może po koncercie. A możemy też pamiętać, że ten albumik zawsze jest w zakrystii i zawsze po mszy świętej można się tam udać i sobie nabyć. Jeszcze raz dziękuję za wszystko księdza arcybiskupa, że teraz odebranie aktu oddania Matce Bożej Łaskawej Warszawy, a potem o uroczyste błogosławieństwo. Spraw, byśmy pomimo różnic
potrafili działać razem na rzecz tego, co sprawiedliwe i szlachetne. Oby już nigdy Warszawa nie uległa zniszczeniu. Nie tylko temu fizycznemu, ale także moralnemu i duchowemu. Razem ze świętym Janem Pawłem II wołam do Ciebie, Matko Słowa Wcielonego, Pani łaskawa, miej w opiece Warszawy, jej mieszkańców i całą naszą ojczyznę. Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich chrzczonych, aby pamiętali zawsze o godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowieka. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca Niebieskiego i dostąpić obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bardzo posiane na polskiej ziemi, stale rozwija się i ożywiony łaską Ducha Świętego, wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen. Amen. Thank you.